Cześć. Dzisiaj zobaczymy, jak reaguje wkładka topikowa przemysłowa na przepływ prądu o dużym natężeniu. Zapraszam na film. Elementy wkładki topikowej to m.in. wskaźnik zadziałania, główny tor prądowy topikowy wykonany z miedzi, a wszystko jest zasypane piaskiem. Piaskiem kwarcowym. Działanie wkładki topikowej w przypadku zwarcia jest bardzo szybkie. O przepaleniu bezpiecznika informuje wskaźnik zadziałania. Teraz na noże wkładki podałem napięcie około 2000 V, aby zobaczyć, w jaki sposób gaszony jest łuk elektryczny za pomocą piasku kwarcowego. Piasek kwarcowy pod wpływem temperatury skleja się i gasi łuk elektryczny. Chciałem Wam pokazać jeszcze, jak zachowuje się wkładka 200-amperowa, ale nie udało mi się osiągnąć tak wysokiego natężenia przepływu prądu przez ten bezpiecznik. Ale można tutaj zaobserwować, w jaki sposób nagrzewa się element miedziany, element topikowy. Element topikowy, jak i końcówki, do których przyłożyłem elektrody, mocno się nagrzały. Wkładki topikowe przemysłowe to bardzo ważny element ochrony instalacji elektroenergetycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Dziękuję za uwagę.